Jak co niedzielę dziś jest odcinek o nowym sezonie. Tym razem pogadam sobie o nowym chłopaku Meli. Niestety ten ruch już totalnie wyklucza powrót Kaspra do Melanii. Także sądzę, że fani tego związku nie będą zbytnio zadowoleni. Pozwólcie, że zacznę od początku, by każdy zrozumiał, o co chodzi. Po tej całej aferze z Przemkiem, Ciastkami i Kacprem, Mela zrezygnowała z dalszej kariery w teatrze, ponieważ chciała o nim zapomnieć. W następnych odcinkach odkochała się w nim, dzięki Domi i jej vlogowi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie przed przerwą świąteczno-noworoczną. Mela z dość sporą ekipą nie nagrywały w teatrze, a byli tam z nią Magda, Natalia, Pascal, Sara, Zuza, Lucy, Iwona i Konrad. Na relacji Gaby wychwyciłem jeszcze jedną znajomą twarz. Nie zgadniesz czyją. Przemka aktorzyny. Z tego co dowiedziałem się od ludzi, którzy ich śledzą na bieżąco, to w ostatnim czasie mieli dość sporo wspólnych scen i nie tylko w teatrze, więc co za tym wszystkim idzie? W ostatnim sezonie możemy spodziewać się nowego faceta Melanii. W końcu główna bohaterka musi mieć happy end i nie może zostać bez chłopaka. A że poprzedniego potraktowała jak za przeproszeniem słowo na G, to cóż. Dlatego też pół ekipy zagra w tym przedstawieniu, bo w innym przypadku raczej by im nie pomagali, a szczególnie Pączuś. Jak dla mnie wygląda to dosyć słabo, ponieważ wolałbym na koniec zobaczyć ją u boku Kacpra, a nie jakiegoś aktorzyny. No ale najwidoczniej Przemek zrozumie, co zrobił i nie wiem, nagle zacznie mu się podobać? Nie wiem, dziwne to wszystko. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu nowy chłopak, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy pasują do siebie? Czy też wolałby, żeby Kacper do niej wrócił?